Po raz trzeci obchodzimy dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W Kaplicy Pamięci w toruńskim sanktuarium odsłonięto tablicę z kolejnymi nazwiskami polskich bohaterów, którzy pomagali ludności żydowskiej w trakcie niemieckiej okupacji. Uroczystości swoim honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Kaplica Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu to szczególne miejsce upamiętnienia bohaterskich Polaków. Wszystko zaczęło się w roku 2000. Zaczęliśmy zbierać nazwiska tych, którzy zostali pomordowani za ratowanie sąsiadów Żydów. I wtedy została napisana książka Godni Synowie Naszej Ojczyzny, napisana przez słuchaczy Radia Maryja. W tej kaplicy, a te nazwiska, jak mówię, wiele lat po wojnie zaczęliśmy odkrywać, rodzina Radia Maryja, na prośbę Radia Maryja, jest prawie 1200. Podkreślał dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzek. Dziś w Kaplicy Pamięci odsłonięto tablicę z kolejnymi nazwiskami Polaków, którzy pomagali Żydom. To 8 nowych bohaterów. Dziękujemy Panu Bogu za świadków, którzy realizowali aż tak przykazanie miłości, że narażali swoje życie, ginęli. Uroczystości w Toruniu swoim patronatem objął prezydent Andrzej Duda, który przesłał też specjalny list. Odczytał go ojciec Jan Król. Jest naszą powinnością, współczesnych Polaków, żyjących we własnym, wolnym, suwerennym i demokratycznym państwie, pamiętać i czcić czyny rodaków, którzy w tamtych tragicznych latach stanęli przed nadludzkimi wyzwaniami. Narodowy Dzień Pamięci obchodzony jest w dniu rocznicy zamordowania przez Niemców rodziny Ulmów na Podkarpaciu, która ukrywała Żydów. Oni to czynili, bo kochali Pana Boga. Bóg był obecny w ich życiu i w ich rodzinie. Och, to są niekanonizowani święci naszych najnowszych czasów. Przypomniał w trakcie mszy świętej w intencji bohaterów w toruńskim sanktuarium ksiądz biskup Józef Szamocki. Żydom pomagali nie tylko zwykli Polacy, ale także polskie państwo podziemne, między innymi za pośrednictwem Rady Pomocy Żydom Żegota, przypomina profesor Mirosław Golon. Przede wszystkim ta instytucja zapewniła też, próbę wykonania przez państwo swojego obowiązku, nawet w tak trudnych warunkach, jakimi były warunki okupacji, i podjęto próbę skuteczną uratowania przynajmniej części Żydów. Za pomoc Żydom w okupowanej przez Niemców Polsce groziła śmierć. Mimo to bohaterów nie brakowało. Wielu z nich nawet po wojnie nie mówiło o swoich czynach, wskazuje dr Katarzyna Pawlak-Weiss. Tylko tak naprawdę dowiedzieliśmy się od nich przez Żydów, którzy w akcie wdzięczności odszukiwali Polaków, którzy tą rękę i pomoc wyciągnęli. Materiały na temat bohaterstwa Polaków można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. W internecie można też zwiedzić toruńską Kaplicę Pamięci.